Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent na patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj porównanie dwóch wosków. Jeden już był u mnie na kanale. To jest House of Wax Sapphire, szafirek. Porównam go z diamentem. Z diamentem od też House of Wax. Mały samplerek od kolegi Adama, któremu bardzo dziękuję, że mi go udostępnił. Że mam możliwość porównania. Dzięki, kolego. I serdecznie ciebie oczywiście pozdrawiam. Teraz tak, dlaczego jest ta folia tutaj? No właśnie dlatego, że... z tego względu, że... Z domykaniem coś tu nie poszło. No. Spójrz. Tak naprawdę masz go cały czas otwartego. Więc dorzuciłem tu folię, żeby to chociaż trochę uszczelniało. Albo żeby uszczelniało. Co do porównania, jeżeli chodzi o zapach tych wosków. Momencie, bo tu mam dużą puchę, bo ten wosk dla mnie to jest mistrz. Jest idealny po prostu wosk. To co on robi, to jest, a szczególnie na srebrnych lakierach, na jasnych, to jest mistrzostwo. Na ciemnych zresztą też. I teraz tak, zapach. Ten jest słodki, wpadający w taką chemię. Tutaj, no tutaj to mamy bajkę. Jakieś, kurczę, kwiat jakby. Taki kwiatowy, przyjemny. Czuć taki produkt, jakby był o półkę wyżej. Tu niby słodko, ale tak no niekoniecznie przyjemnie, ale nie jest źle, ale tutaj rzeczywiście takie kwiaty, tak. O, kojarzy mi się z płynem do podu którejś firmy, co miała zapach taki kwiatowy. Tak. Bardzo fajny, bardzo fajny. I teraz tak, troszeczkę na palucha pozwolę sobie go wziąć. Momencik. No, mięciuchno. Teraz wezmę sobie ten. No i House of Wax jest taki bardziej oleisty moim zdaniem, tak. No, taki bardziej jakby miękki. Tak, zdecydowanie. Ten jest taki jakby twardszy. A nie, też podobnie. Nie, podobnie. Tutaj na tej rękawicy, bo z tego względu, że miałem te załamania. Nie, podobnie. Teraz sprawdzę sobie tak. To był ten palec. I tu. Nie, bardzo podobnie, ale zapach jest fajny tego. Bardzo przyjemny. Tak, taki płyn do kwiatowy taki. No dobra, słuchaj, okej. Wstępnie wiemy, co jest 5A, folia. No tutaj to jest strzał w kolano, to tragedia. Kurczę, no szkoda. Szkoda, że to tak wyszło, bo firma robi, widać kosmetyki, stara się iść w stronę premium. No a taki samplerek, no nieładnie, nieładnie, więc jak macie możliwość, bardzo proszę o zmianę takich samplerków, bo być może, że po tym teście będę chciał mieć też ten wosk. Tamten mi się bardzo podoba, jest po prostu mistrzem, udało mi się go wybrać. Szafirka w dobrej cenie. No dobra, panel wstępnie widział już produkt do usuwania wosków, więc co mogłem to zrobiłem, teraz skoczę jeszcze maszynowo z cleanerem i zapraszam cię do aplikacji, zobaczymy porównanie, porównam pod względem aplikacji, połysku być może, bo przed chwilą testowałem wosk od RRC i niestety zachmurzyło się i teraz tak patrzę, że chyba jednak szału nie będzie i w słońcu nie zobaczymy tego, co byśmy chcieli, ale może w cieniu też zobaczę jakieś różnice, może nie, może będą tak subtelne, że ich nie zauważę. Zobaczymy. Dobra, ja lecę z cleanerem i widzimy się za chwilę. Będziemy lecieć z tematem, czy o, mikrofil sobie nie przygotowałem do docierania. No nic, lateczka, pyk. W którym miejscu? Myślę, że tu. O, tak sobie pozwolę. Cyk. I drobinka. Ogólnie
Powiem tak, na tym panelu, jeżeli chodzi o uderzenie czegokolwiek, bardzo ładnie wygląda w tym miejscu, bo on jest taki obły i on daje piękny pogląd, więc z tego względu, kurczę, no położę tutaj szafira. Tutaj położę diamonda, zobaczymy. Dobra, wiesz co, ja idę po mikrofibry, przygotuję sobie woski i pady do aplikacji i widzimy się za chwilę. No dobrze, mam już mikrofibry, mam aplikatorki. Teraz tak, ostatnie spojrzenie na panel. Co my tu mamy? Nawet nieźle. Co jest fajne, że skończyła się już powłoka od, co ja kładłem? Tak, Sikwarca 3.0. I od tamtej pory kładę tylko jakieś różne szuwaksy, wszelkiego rodzaju pudełki, kikwaksy. I panel w całkiem fajnym stanie, tak naprawdę tam... Raczej najważniejsze, że nie ma grubych rys. A delikatny holcik i teraz kliniarkiem go troszeczkę przejechałem i go troszeczkę zgubiłem. Oczywiście cleaner wymyłem, żeby nie było. Także odpowiednie mycie i naprawdę nie narobisz bałaganu. Dobra, tak jak widzisz, aplikatorki będą K2, które bardzo lubię. Tu już jest przypisane nawet do szafira 1. Dobra. I drugi też K2, żeby nie było. Na tym będzie diamencik. Ok, co jeszcze? A, chciałem sobie tworzyć wosk. Zamknąłem szafira i pazurami go raczej nie otworzę. Momencik. Tyk, poszło. Dobra. To co, od czego zaczniemy? Zaczniemy, myślę, że od diamencika, nie? Rękawiczka. Bom, bro, bom, bom. Tu go zaaplikuję na tę stronę. No niby, no może nie będę zmieniał pozycji. Wybacz, że tak mówię wyrywczo, bo sobie w głowie coś tam układam. Myślę, że nie będę przybliżał aparatu. Jak będę chciał coś pokazać, po prostu zrobię to z ręki. Okej. Teraz tak, na pewno będzie problem nabrania wosku, z tego względu, że jest to mały samplerek, także... No dobrze. No fajny, no zaczyna padać. Szkoda. Burza. Pyk. Pyk. Zrobię tak dosłownie tyle. Widać? I lecę z tematem. To jest tak. Na początku jest tam, gdzie nie ma wosku. O, to wystarczy. Świat. To już mogę go nawet... Już widzę, że mogę go zakręcić z tego względu, że skurczybyk jest mega wydajny. Już widzę. Już mi się podoba. I prawdopodobnie czeka mnie zakup. Coś czuję. Dobra. Lecę. No tak. No, przed chwilą aplikowałem, słuchaj, RRC. No to... Tutaj różnica to jest w ogóle przepaść. Nie no, bajka. Delikatnie, bez oporu. Bardzo, bardzo fajnie. Idealnie. Niewielka ilość wosku i jedziesz. Tam, gdzie jest miejsce bez wosku na lakierze, wiadomo, że na początku czuję delikatny opór. Ale delikatnie się przesuwam okrężnymi ruchami i on znika. Najzwyczajniej w świecie znika. Ciekawe, czy uda mi się pokazać, jak się go fajnie aplikuje. Kurczę, ale będzie za chwilę padać. Muszę rękawice, które się suszą, pozabierać. O, rozjaśnię. Widzisz, jak już jest położony. Zobacz, no, najmniejszego oporu, najmniejszy. Nic, kompletnie, no po prostu bajecznie się go kładzie. Naprawdę idzie super. Nic dodać, nic ująć. Idealnie. Naprawdę bardzo fajnie. No dobra. Ok. Odstawiam aparat. Włączę już czas, żeby nie było, w jakim czasie go będę mógł sobie dotrzeć. Myślę, że tutaj to nie będzie robić różnicy, pewnie jak wyschnie do końca i tak będzie fajnie się go docierać. A teraz jadę z moim ulubionym woskiem. Pyk. I akcja.
To samo, tego to za dużo nabrałem, bo nie ma. Też idealnie. No, w ogóle nie ma o czym gadać. Lubię, lubię woski House of Waxa. W sumie wosk, bo to jest drugi, który mam, tak żeby w przesadę. To zabrzmiało tak, jakbym miał wszystkie woski. A nie wiem, ile będzie mają. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, ile mają tych wosków. Bajka, też idealnie. Kurde, no. Tak naprawdę ciężko jest mi się określić, który mi się lepiej aplikowało, ale chyba Safi. Chyba jednak diamocik, chyba on mniejszy opór stawiał. Tak mi się wydaje, położę sobie jeszcze wyżej, wybacz, że będziesz widział tylko moje spodenki. Zaraz to postaram się zmienić. Dobra. Ok. No tutaj przy szafirku też idealnie. Po prostu wziąłem go więcej. Nie, jest inaczej. Jest troszeczkę większy opór, tak jakby. Tutaj jest po prostu igła. A co lepsze, że... Kurde. Już go można docierać tak naprawdę. Bajka. Już. Minuta 20, słuchaj. W garażu niecałe 30 stopni. No cóż mogę powiedzieć? Można powiedzieć, że wysechł. Zaraz Ci pokażę. Poczekaj. Mam nadzieję, że to też zobacz. Zobacz. Widzisz? To już jest po wszystkim, tak naprawdę. Dobra. Ucieram, no co, no, nie mam na co czekać. Biorę mikrofibrę i zbieram. No kurde, no, fajnie. Nic, kompletnie oporu. Zero. Tak naprawdę, jakby nie było wosku. Zero oporu. Poezja, zero docisku, nic, kompletnie nic. Fantastycznie. I tu czujesz, że pracujesz produktem z wyższej półeczki, można powiedzieć, bo w porównaniu, jak przed chwilą jechałem z RRC i z Fusco, to była jakaś masakra. O, Fosic, bajka. No, tutaj już czuję moc. Naprawdę. Super, ale będzie padać. Ja pierniczę. Nie, elegancko. Zero mazu. Zero jakichkolwiek smug, zero jakiegokolwiek oporu. Produkt rewelacyjny. Kurczę, ktoś tam będzie dzisiaj posiadł. No? Wybacz, kurczę, ale efektów dźwiękowych nam nie będzie brakować. Deszcz. Ogólnie tak, jeżeli chodzi o diamencika, bomba. Aplikacja, zapach, docieranie, w ogóle już widzę połysk. Rewelacja. I prawdopodobnie myślę, że z tego co już widzę, warto dopłacić. Warto dopłacić. No dobra, teraz sobie już mogę docierać. Przeskakuję na szafirka. Tak, tutaj podobnie. Bardzo podobnie. Też idealnie. Bez żadnego problemu. Po prostu sobie przejeżdżam mikrofibrą. Ładnie zbieram. Żadnych rewelacji. Ale mam wrażenie, że House of Wax ten szafirek jakby przyciemniał bardziej. O, właśnie. Teraz zobaczymy. Jakby bardziej przyciemniał. Mam nadzieję, że to tylko przez to załamanie na tym błotniku. No dobra, no i już. No. I po robocie. I to jest właśnie wosk, który sobie aplikujesz bez problemu, docierasz bez problemu, ładnie pachnie, przyjemny, że tak powiem, spożyteczny. Rewelacja. Przy RRC, bo teraz będę porównywał do RRC, bo przed chwilą go kładłem. Fusco to może i dobre porównanie dla niego, bo Fusco też jeżeli chodzi o aplikację, docieranie, rewelacji nie ma. Ale porównując RRC i House of Wax, to jest w ogóle, myślę, że House of Wax jest o 3 półki wyżej. Co najmniej. Pracując z tymi produktami. Myk. Myk. Nie, piękny połk. Bardzo ładny. Uwielbiam te woski. No po prostu gniazda. I delikatnie zbieram. Raz. Druga mikrofibra. I dwa. No tutaj muszę powiedzieć, że poślizg. O tak. Moim zdaniem poślizg diamentu
jest po prostu fantastyczny. Tu nie jest źle, ale ten ma obłędny poślizg. Połysk przy lampach, no bo nie wyjadę, kurczę, bo pada. No. Poczekam, aż przestanie padać i wtedy ewentualnie wyjadę. Wezmę latarkę. Tak naprawdę nie napracowałem się przy tych woskach. Przy tych woskach się nie narobisz. Sama aplikacja i docieranie to jest coś pięknego. Tak naprawdę nawet nie wiem, gdzie to było. O, nie, jest tu. Tak, moim zdaniem diamondzik jakby, raczej ten, szafirek jakby lepiej przyciemnił, ale traci na połysku. Tutaj mamy mega śliskość moim zdaniem. Najpierw ziarno. Wow, no pięknie. Ziarno wydobywa niesamowicie. Nie maskuje za dobrze z tego, co widzę. Tu maskowanie mamy może trochę lepsze. Ale też szału nie ma. Tak, moim zdaniem tak jakby szafirek lepiej przyciemniał. Tak, zdecydowanie. Moim zdaniem tak. Więc tak, podsumowując wstępnie, zanim jeszcze wyjechałem przed garaż. Może i warto wyjechać, żeby zobaczyć kropnik, ale poczekam jeszcze. Wstępnie, z moich obserwacji, które zauważyłem. Diamencik, lepszy poślizg, lepszy połysk, fajniejsza aplikacja, fajniejsze docieranie. Z minusów można powiedzieć, znaczy z minusów, kurczę. Nie przyciemnia tak mocno jak szafirek i nie maskuje przy okazji. Więc wiadomo, no maskowanie moim zdaniem wiąże się to z brakiem takiego, można powiedzieć, połysku. Wiadomo, im bardziej przyciemnia, tym mniejszy połysk. Wstępnie, jakbym miał kupić teraz, na chwilę obecną, któryś z tych wosków, nie wiem. Bo w sumie poniekąd dwa różne woski. Kupując sobie szafirka, cenowo jest tutaj rewelacyjnie. Masz fajny połysk, fajne maskowanie, powiedzmy, i tak naprawdę całkiem niezłą trwałość. Diamencika nie znam jeszcze trwałości, będę badał, ale ten, jeżeli chodzi o poślizg i połysk, bomba. Naprawdę rewelacja. No dobra. Czekam, aż przestanie padać i postaram się wyjechać na zewnątrz. Dla mnie wygląda za dobrze, więc wybacz, ale prawdopodobnie nic z tego nie będzie, kurde. No trudno. No dobra, na chwilę przestało padać, więc wyskoczę i zobaczymy. Kurczę, no tu jest, nie no, widać to w ogóle. Lewy panel jest RRC i no i fusco, no tutaj to jest uderzenie, no jest pięknie. I teraz tak, kurczę, doszukuję się tutaj przejścia i tak naprawdę go za bardzo nie widzę, no. Ciężko jest mi się określić, ale moim zdaniem diamondzik ma jakby lepszy połysk od szafirka. W ogóle praca nim jest przyjemniejsza. Dobra, sprawdzimy kropling i znikam do garażu. Aha, nie sprawdzimy. Sprawdzimy. Bardzo ładne. Bardzo fajny zjazd. Super. Przechodzimy. O, i tutaj teraz widać, gdzie było aplikowane, a gdzie nie było aplikowane. Może jeszcze rozjaśnię. I tu mamy lipa i... O kurde. Taka sytuacja. O, chaos. Chaos. Szafirek ma lepszy zjazd chyba. Jeszcze chwilę, nie? Tak. Jak dla mnie szafir ma lepszy zjazd. Chociaż nie, podobnie. Nie, nie, nie. Też jest pięknie. Kurczę, no... Ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę... No nie mam zdania. No dobrze, podsumowując dzionek, mój dzionek, nie żartuję, podsumowując woska, raczej podsumowując
zwolni. Podsumowując, dzionek fajny. Fajny, bo test dwóch wosków, w sumie to trzech, nawet czterech, bo położyłem i Fusco dzisiaj, i RRC, i House of Wax dwie sztuki. No dobra. Wracając do House of Waxa, jeżeli chodzi o diament i szafir, i kurczę, mam zgrzyt tak naprawdę, bo woski wiele się nie różnią. Jeżeli chodzi o wykończenie, ja myślałem, że tamten lepiej przyciemnia. Niekoniecznie. Na zewnątrz już to inaczej wygląda. Ale mam wrażenie, że diamencik ma odrobinę lepszy połysk. Z diamencikiem jest o tyle lepiej, że fajniejsza jest aplikacja. Fajniejsze jest docieranie. Ale z szafirkiem dramatu nie ma. Ja tak naprawdę bardzo bliźniacze. Bardzo podobne do siebie woski. I teraz faworyt. No, szczerze mówiąc, kurczę, chyba bym się sugerował ceną, jeżeli chodzi o te woski, bo naprawdę różnica jest dla mnie tak znikoma, że także zapach jest, znaczy ogólnie praca diamencikiem jest przyjemniejsza, to nie ma tematu, ale szafir jest też rewelacyjny, ogólnie to jest mój ulubiony wosk i chyba bym przy nim został tak naprawdę, ale chyba coś czuję, że dokupię diamencika, bo kupił mnie ten wosk aplikacją, przyjemnością pracy w ogóle z tym produktem, bo nie ma problemu. Żadnych. To jest naprawdę, powiedziałbym, produkt, można powiedzieć, idealny. Nie ma, że się nie ciągnie i tak naprawdę, czy go dotrzesz za chwilę, czy odczekasz, nie zrobi ci żadnych problemów. Czy dotrzesz go po 15 minutach, po 20, po minucie, po 5, naprawdę jest to bez różnicy. Bardzo fajny wosk. Teraz będę sprawdzał test trwałości tych wosków. Zobaczymy, który okaże się trwalszy. Czas pokaże, zweryfikuję. No dobra, myślę, że... Kurde, słońce. Wyjeżdżam autem i za chwilę zobaczymy w słoneczku. Tak szybciutko, dopóki jeszcze coś tam świeci, bo za chwilę zniknie. No pięknie, bardzo ładnie. Świetnie. No uderzenie jest srogie, to nie ma tematu w ogóle, jeżeli chodzi o te woski. Bardzo ładnie. Oj. Ło, aż się zgrzałem, kurczę, wyskok, wskok. Masakra. Chyba czwarty raz wyjeżdżam tym autem, żeby cokolwiek zobaczyć. Tak jak widać panel, no ładnie, świetnie, pięknie, bym powiedział, że rewelacyjnie. Woski fantastyczne i który byś nie kupił, naprawdę będziesz mega zadowolony. Moim zdaniem chyba w dalszym ciągu, kurczę, cena, jakość tutaj chyba zostanę przy szafirku. Ale jak mi się trafi, diamencik w dobrej cenie, nie omieszkam go zakupić. Teraz będę na niego polował, bo naprawdę praca nim, powtórzę się, jest rewelacyjna, bezproblemowa, naprawdę fantastyczny wosk. No dobrze, czas chyba kończyć, nie będę już ci przynudzał. Teraz będę badał test trwałości, który nie wiem kiedy się pojawi, jak się woski skończą. A z tego co wiem, to House of Wax potrafi posiedzieć, House of Wax, kurczę, szafirek potrafi posiedzieć srogo, więc chyba już był test trwałości. Chyba wrzucałem, chyba na srebrny. Zresztą już nie wiem, już tyle filmów, zamieszanie na maksa. Zamieszanie. Sam się zaczynam już gubić, bo tego jest naprawdę dużo, sporo, dużo testów. Tak naprawdę już nie pamiętam, kiedy tak spokojnie sobie wybrałem auto. Jak nie test na oponach, to znowu na... Auto to jest w ogóle jeżdżący tester i w końcu chyba muszę sobie usiąść i tak spokojnie umyć to auto, bo tak naprawdę to jak go myję, za każdym razem jest ze mną aparat. Troszeczkę, raczej nie jest to męczące, to jest fajne, że mogę ci pokazać, ale muszę sobie chyba zrobić taki tydzień, kurczę, odmulenia. No dobra, z mojej strony myślę, że to wszystko, mam nadzieję, że ci troszeczkę przybliżyłem. Znaczy, szafir to już pokazywałem, myślę, że tutaj chodziło o diamoncika, który jest naprawdę fajny. Ja się z tobą żegnam, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!